Bez wody, światła i ogrzewania w takich warunkach żyje mieszkanka Doliny Marczakowej w gminie Masłów. Razem z nią w rozpadającym się budynku przebywa kilka sztuk bydła. Sytuacja trwa już kilkadziesiąt lat. Mieszkańcy wsi i władze gminy chcą pomóc kobiecie, ale ta nie dopuszcza do siebie żadnego wsparcia. Ewelina Wojtusik. Taki widok to dla mieszkańców Doliny Marczakowej codzienność. Przywiązane do drzewa krowy stoją czasami nawet całą dobę. Te krowy ryczą i biedne zbierają tak tę trawę, ten śnieg w zimie, no bo co będą jadły? Należą do starszej kobiety. Sąsiedzi mówią, że jest ich może 9, a może 10. Kobieta opiekuje się nimi sama. Codziennie donosi im jedzenie i picie, ale to mało. Zwierzę no padło w lesie uwiązane przy brzuszce. Z głodu? No raczej to widać, że z głodu, bo z niczego innego, bo tam była skóra i kość. Krowy niszczą uprawy i sieją postrach wśród mieszkańców, bo nie zawsze są przywiązane. Zagrożenie dla samochodu jadącego. Wyjdzie na ulicę i no gotowy wypadek, tak? I to poważne. Jak twierdzi inspektor weterynarii, który co jakiś czas kontroluje gospodarstwo, zwierzęta nie są w złym stanie. Natomiast w dalszym ciągu no nie są to warunki, które mogą na dłuższą metę pozostać i które można przy nawet dużej dozie tolerancji uznać za właściwe. Te warunki nie są właściwe nie tylko dla krów. W takich samych żyje ich właścicielka. Bez wody, światła i ogrzewania. Doprowadziła się do takiego stanu, że trzyma bydło w domu. Ten dom już jest prawie do rozbiórki, bo już tam to bydło częściowo rozburzyło część ściany. Kobiety nie zastaliśmy w domu. Spotkaliśmy ją w lesie, ale nie chciała rozmawiać. Czy możemy z panią porozmawiać? Wójt gminy chciał umieścić kobietę w schronisku lub kupić solidny kontener, w którym mogłaby zamieszkać, ale nie zgodziła się. Sąd nakazał nam umieszczenie pani w DPS-ie. W tym momencie czekamy na zwolnienie się miejsca w DPS-ie, gdzie będzie umieszczona. O losie zwierząt zadecydują władze gminy w porozumieniu z powiatowym lekarzem weterynarii. Ewelina Wojtusik, informacje.